Tutejsze pstrągi to niezwykle wymagający przeciwnicy. Widać to po zachowaniu naszych łowców. Muszą zdobywać się na wiele poświęceń, by w ogóle mieć jakiekolwiek szanse. Czasami miejsce trudniejsze technicznie, ale przez to nieobłowione może być. Nie ma nudy, co chwila się gdzieś indziej przeciska się przez krzatyny. To jest fajne, bardzo fajna sprawa. No tu jest ładne miejsce. Całkowicie podmyte, prawa strona. Krzaki, powalone drzewo. Krótki rzut tutaj, może rzucę, nie wiem, 15 metrów. Nawet nie 10. Muszę wam powiedzieć, że takie łowienie z przewodnikiem jest naprawdę przyjemne, bo dostałem całą porcję wskazówek. Konrad chodził ze mną, pilnował mnie jak naprawdę dobry nauczyciel. Teraz mnie wypuścił samemu, żebym zobaczył i spróbował samemu podziałać. Zobaczymy. Bardzo fajne są te haki. Ostre naprawdę na maksa. Dotknięcie, zacięcie. Jedziemy. Jak Konradzik, co tam? No słuchaj, miałem ładną rybę. Spadła podczas holu niestety. W takim dość ostrym prądzie. No i na tamtych miejscach, gdzie byłem, to wiesz, testowałem sobie przynęty. Tam się nie spodziewałem jakichś wielkich efektów. No ale mówiłeś właśnie, byś testował, tak, tak, że wiadomo. Tak, były tam różne takie warunki. Chciałem zobaczyć, jak się przynęty zachowują przy szybkiej, wolniejszej wodzie, takiej w kamieniach. Ale mów, jak u ciebie? No właśnie też mówiłem widzom już. No miałem rybę i miałem ładne branie pod tymi drzewami, gdzie mnie mijałeś. Aha. No ale tylko miałem gumę ściągniętą, więc albo to było wynikiem, nie wiem, czy spóźnienia zacięcia, chociaż wydawało mi się za w tempo, chociaż to zawsze mikrony sekundy, albo faktycznie, tak jak mówiłeś, ona źle opadała i ryba nie trafiła, tylko jakoś bokiem może poszła. Może być też wina, wiesz co, może albo być też wina, tak, tylko że to jest wklejka jednak. Nie? A tam konary są podmyte, wiesz, tak, tam jest cóweczka, tak, tak. Charakterystyczne miejsce. Tak, naprawdę i starałem, wiesz, podejście, obłowić to dość dokładne i siedziałem tam, słuchaj, siedziałem tam naprawdę długo, bo chciałem dość dokładnie, dopiero po 5 minutach. To się zdarza, no nie ma co się, wiesz, zniechęcać, trzeba walczyć. Łowimy. Cały czas czujnie. Inaczej po prostu się nie da. Taki maluszek nam się trafił. No ale dzisiaj dobre i to. Szybko uwalniamy. Niech sobie rośnie. Dużo trudniejszy technicznie jest ten odcinek z tej strony. Tutaj jest skarpaniziutko. Widać, że jest wychodzone nawet, także było tutaj już obławiane. To jest to, na co miałem branie dzisiaj. No i tu są te haki, zobaczcie, które przywiozłem. To są do takich o plemniczków, paproszków. Jest dużo, dużo większy, kolanko jest większe, większy hak. Konrad jest bardzo skupiony. Pstrągi często określa się jako ryby pierwszego rzutu. To właśnie dlatego należy być skupionym, precyzyjnym i ostrożnym w podejściu do miejscówki.